pododdziały wojsk, kompania honorowa, elewi służby przygotowawczej gotowi do złożenia przysięgi wojskowej oraz ich rodziny. To obraz przysięgi, która w sobotę odbyła się na bolesławieckim rynku. Panie pułkowniku, dowódca uroczystości, major Kozik melduje. Pododdziały elewu służby przygotowawczej na uroczystej zbiórce z okazji złożenia przysięgi wojskowej. Czołem, panie pułkowniku. Wciągnięcie flagi na maszt i odśpiewanie hymnu dopełniło inaugurację tego ważnego dla każdego żołnierza momentu przysięgi. Za chwilę będziemy świadkami uroczystej przysięgi wojskowej, którą złoży 78 elewów służby przygotowawczej realizujących szkolenie w 23. Śląskim Pułku Artylerii oraz 48 elewów szkolących się w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Dzień złożenia przysięgi wojskowej dla każdego żołnierza jest jednym z najważniejszych dni w życiu. Jest to dzień przepełniony powagą, którego się nie zapomina. Dla nas, Polaków, przysięga wojskowa to ważna część narodowej tradycji. Jest nieodłącznym elementem wpisanym w historię oręża polskiego. Za chwilę wypowiecie słowa: ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Powtarzajcie je z pełną świadomością i odpowiedzialnością, jaką za sobą niosą. Wojskową tradycją każdej przysięgi jest składanie jej na sztandary jednostek. Tego przywileju dostępują wyróżniający się w szkoleniu żołnierze. Tym razem byli nimi Patryk Makuch, Michał Fasterlok, Radosław Kępkowski i Patryk Tarłowski z 23. Pułku oraz Wiktoria Popiel, Agnieszka Wysocka, Patryk Nitka i Kacper Wideł z 10. Brygady. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam! Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej! Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej! Bronić jej niepodległości i granic! Bronić jej niepodległości i granic! Stać na straży Konstytucji! Stać na straży Konstytucji! Strzec honoru żołnierza polskiego! Strzec honoru żołnierza polskiego! Sztandaru wojskowego bronić! Sztandaru wojskowego bronić! Za sprawę mojej ojczyzny! Za sprawę mojej ojczyzny! Potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Żołnierzom, a szczególnie elewom, błogosławieństwa udzielił kapelan pułku ksiądz podporucznik Maciej Gizicki. Za osiągnięcie najlepszych wyników w szkoleniu i dyscyplinie podczas szkolenia dowódcy jednostek wyróżnili listami gratulacyjnymi Wiktorię Chamską, Damiana Arendarczuka, Patryka Tarłowskiego, Sebastiana Kazula oraz Kacpra Gabrysia, Dagmarę Narocką, Paulinę Koziołowicz i Bartosza Konę. Elewom towarzyszyli w tym ich najbliżsi. W imieniu wszystkich elewów przemówił szeregowy elew Cezary Lizinkiewicz. Dzisiaj możemy stwierdzić, że mieliśmy szczęście, realizując nasze szkolenie w jednostkach czarnej dywizji. Atmosfera panująca w jednostce jest dla nas miłym i pozytywnym zaskoczeniem, ale również zobowiązuje i mamy tego pełną świadomość. Po krótkim, ale na wyraz kompleksowym szkoleniu, po godzinach intensywnych ćwiczeń nadszedł dzień, w którym staliśmy się żołnierzami. W imieniu własnym i moich koleżanek i kolegów chciałbym zapewnić, że czas poświęcony na nasze kształcenie nie pójdzie na marne. W uroczystości nie zabrakło też odniesienia do obecnego czasu, który naznaczony jest okrutną wojną, którą przeciw Ukrainie prowadzi Rosja. Żołnierze, okres waszego szkolenia i służby przypadł w okresie szczególnym, w okresie utrzymującego się zagrożenia naszej wschodniej granicy oraz w okresie brutalnego konfliktu, który rozgrywa się na Ukrainie. Pamiętajcie, że wolność nie jest dana nam raz na zawsze,
i musimy utrzymywać gotowość do obrony niepodległości i granic naszej ojczyzny. Wojskowego rytuału dopełniła w trakcie przysięgi Orkiestra Wojskowa z Żagania. Na zakończenie uroczystości odśpiewano pieśń pierwsza kadrowa. Po przegrupowaniu pododdziałów orkiestra poprowadziła żołnierzy do defilady, która zakończyła oficjalną część przysięgi elewów z jednostek w Bolesławcu i Świętoszowie.